Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym Unchartedzie. Słuchajcie, poprzedni odcinek miał w sobie jedną z największych walk, jakie stoczyłem do tej pory w całej tej grze i z tego co rozumiem została mi około godzinka gry, więc zobaczę jeszcze w jakim trybie będę nagrywał to. Obstawiam, że po prostu odpalam w tej chwili i gram do końca, a potem to sobie potencjalnie podzielę albo wrzucę jednego jebasza, żebyście po prostu mieli skończoną serię, zanim zaczniemy The Last of Us'a już niedługo. Dlatego też ja wychodzę z trybu fotograficznego, wy zostawcie lajkę, że lubicie serię. No i co? Lecę za Samem, który oczywiście a potem mu przyłożę. Utknął po drugiej stronie. Zajmijmy się ratowaniem. Całkiem przypadkowo utknął po drugiej stronie. Wszystkim co razem... To jeszcze za mało? Nie no, nie czarujmy się, nie utknął po drugiej stronie specjalnie, przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie zmienia to faktu, że bardzo ochoczo wykorzystał okazję, żeby po prostu wypierdzielać i lecieć do skały, żeby zdobyć skarb dla siebie, albo chociaż powstrzymać Rafe'a przed zdobyciem tego skarbu i cyk, co to za waza, malowana waza z dzióbkiem, ojej, ten dzióbek jest kluczowy, wydaje mi się, że... Naprawdę musiałbym się postarać, żeby znaleźć wszystkie te skarby, bo nie idzie mi to zbyt wybitnie. To pewnie będę mógł przesuwać. Nie jestem tylko pewien, w którą stronę. Raczej nie tam. A może jednak tam? To wygląda, jakbym mógł tylko tym jechać do przodu i do tyłu. Średni promień skrętu tutaj sobie wyobrażam. No ale hej, obadajmy te domki, zobaczmy jakie mamy możliwości. No tam, tamta ściana wygląda, jakbym średnio mógł na nią wskoczyć. Chociaż może? Nie wiem. Nikt mi tutaj lepszego rozwiązania nie proponuje, więc po prostu to pchnijmy. Sali, byku, pomóż. Jesteśmy z tobą. Ja kurwa nie mam absolutnie żadnej siły, żeby to pchać, a ona stoi obok. Jesteśmy z tobą, tak, wierzymy w ciebie, że dasz radę. Będziemy się modlili za twój sukces. O, chyba jednak będziemy tam skakać. Dzięki, żono, to było naprawdę wsparcie, którego potrzebowałem. Tu w ogóle wydaje mi się, mam jakąś wajch od hamulca. Przydałoby się ją zaciągnąć, bo inaczej będzie cienko. Jak widzicie, 300-letnie hamulce działają jak maszyny. Ej, o kurwa! Dobra, to nie wygląda najlepiej. Cofam to, co mówiłem. Nie, dam radę. Sam? Kurwa, nie ma czasu na zastanawianie się. Do góry i do przodu. No to co? O, myślałem, że rozpieprzy jeszcze tego. O, koło odpadło. No i jak my się tam teraz dostaniemy? Nie mamy tyle czasu. Nate! Nie! Nie pójdziesz samemu! Słuchajcie, wrócę po was, tak? On na pewno nie podda się bez walki. No to będę z nim walczył, okej? Okay? Ale na pewno bez niego nie wrócę. A ty łaskawie posadź samolot jak najbliżej góry i bądź gotów do ucieczki. Czyli to, co zawsze. To nie fair. Naczynia, Nate. Twoja kolej. O-o. Tylko spróbuj mi tutaj nie wrócić. Kocham cię. Nie odpowiedziała. Teraz odpowiem. Ja ciebie też kocham. Ojej, o Boże. Wzruszenie maksymalne. Dobra, ale wzruszeniu równe jest także skupienie. Mamy jedną prostą misję. Stróż brata mego. Lecimy w takim razie. Zostaliśmy sami, teraz będę tylko ja, Sami, Rafe i jego armia. Dodatkowo jeszcze na Dean, z którą czeka nas jakaś kung fu walka. Niewątpliwie rewanż tutaj się należy obu stronom. Więc hopsajmy i zobaczmy, do czego nas to wszystko doprowadzi. Dawaj, Nathan. Wyciśnij z siebie ostatnie poty w tej chwili, już nic innego nie masz do roboty. O, wygląda to pięknie, tej góry nie widać oczywiście, ponieważ jesteśmy zaraz pod nią. Nie wiem, czemu takie rozkminy tutaj formułuję. Lecimy zatem. Z wielką nadzieją, że w sumie tutaj, gdzie przeszliśmy, damy radę dojść do tej góry, ale na szczęście wszystkie szlaki prowadzą dokładnie tam, gdzie potrzebujemy, żeby prowadziły. Co mamy tutaj? To co? Ślady Sama? Ślady. Sam! Sam! Słuchaj, Nathan. Jest już daleko stąd. Ui! Powiedziałbym tak, na twoim miejscu bym się tak nie darł, ponieważ może cię to wprowadzić w kłopoty. Jeżeli Sami idzie za nimi... Góry, ocalę Sama i już mnie tu nie ma. Tak, jutro będziemy się z tego śmiać. Sam idzie sam, więc prawdopodobnie wolałby pozostać ukryty w trakcie całej tej swojej akcji. Dlatego nasze darcie się niekoniecznie mu pomoże. Nie będę tutaj już szmuglował, po prostu szmuglował, nie wiem, to średnie słowo. Nie będę tutaj już badał tych wszystkich okolic w poszukiwaniu skarbów.
Póki były jakieś domki, to przynajmniej miałem taki prosty odnośnik. O, budynek, gdzie mogę wejść na piętro. Tam pewnie coś jest, ale nie będę tutaj macał tych wszystkich roślin. No i proszę, znów na tropie. Dobra. Ślady kończą się tutaj. Kurwa, to co teraz? Mam radę, dobra. Miejsce do zaczepienia lianą. Gdzie on poszedł? Dobra, YOLO, bardzo dużą część naszego życia zawierzamy w tej chwili tej linie oraz temu drzewu. A dobra, muszę tutaj, chciałem się tam dochuśtać, bo widziałem, że dam radę tam się chwycić, ale nie. To by raczej niewiele mi dało. Dobra, dla pewności huśnę się jeszcze raz. Plus kurwa, to jest najlepsza huśtawka w moim życiu, będąc tak wysoko. Czasami gdzieś na TikToku czy w innych miejscach wyskakują mi też takie ogromne huśtawki, gdzie po prostu zaczyna się niby z ziemi, ale w takim najbardziej możliwym wysuniętym huśiu do przodu jesteśmy po prostu nad jakąś wielką doliną. Kolejne ślady. Czyli nie spadłeś w przepaść. To dobrze. Wciąż mogę. Ja pierdolę. Krok po kroku upewniamy się, że on jednak przeżył to, co tutaj robił. Ja pierdolę. No, nie mógłbym być poszukiwaczem przygód. Po pierwsze mam za słaby chwyt, po drugie nie jestem postacią w grze komputerowej, po trzecie obsrałbym totalnie zbroję widząc takie, takie jakby ilości pustego terenu pod moimi nogami. Jakby ja nie mam koniecznie lęku wysokości, po prostu jestem strachliwy jeżeli chodzi o takie rzeczy, więc preferowałbym raczej, wiecie, bezpieczniejsze rozwiązania niż takie rzucanie się z półek skalnych. I zawierzanie swojego losu, nie wiem, przypadkowi, czy temu, że coś się nie ukruszy. Czemu ja to kurwa analizuję? To gra komputerowa. Dlaczego ja tak bardzo tutaj staram się to przyłożyć na prawdziwe życie? Gra komputerowa, nie? To jest gra konsolowa. Chociaż już niedługo komputerowa. Co co? Dzień dobry. O, ktoś tu liścik zostawił. Który to będzie tym razem? Przeczytajmy te twoje wypociny. Wnuczek. 14 kwietnia 1808 roku. Mimo, że udało mi się wydobyć kulę Heisa z uda, rana się jątrzy, a gorączka nie ustępuje. Chciałbym zobaczyć, co kryje się wewnątrz tej góry, ale ból jest nie do zniesienia. Muszę odpocząć, odzyskać siły. Podczas tego wymusznego postoju zaczynają nachodzić mnie wątpliwości. Czy powinienem był karać swoich ludzi za to, że zerwali postanowienia naszego kontraktu? Poświęciłem całe swoje życie na to, by znaleźć to miejsce, skarb Averiego. 200 lat temu już go szukali, a ich działania niemal pozbawiły mnie tej możliwości. Nie, postąpiłem słusznie. Dzisiaj odpoczywam, gorączka ustąpi i jutro dokończę wyprawę rozpoczętą przez mojego dziadka. A gdy już wrócę do domu, opiszę wszystkie dokonania. Książka Jonathana Burnsa zagości na regałach bibliotek obok opowieści największych śmiałków w dziejach. W najgorszym wypadku stracę nogę, ale i tak uznam wówczas swoje życie za wartościowe. A Claire w końcu będzie mogła być ze mnie dumna. Claire, wybacz mi. Okej, okay. Mam wrażenie, że to wybacz mi zostało dopisane. A nie, po prostu ją sobie narysował i napisał wybacz mi. Tak jakby to Claire mówiła wybacz mi. Tak, no nie da się ukryć, że był zaraz przed tą górą. I ja pierdol, ale widok. Niesamowity. Te zatopione statki. Tam się napierdalałem z całą masą ludzi. I wielka panorama tej wyspy. No całkiem niesamowita, trzeba przyznać. Jasne, może nie widzieli tych statków z lotu ptaka. Wybaczyłbym im w sumie, że czegoś tutaj nie widzieli. Jest bardzo górzysty ten teren. Ale tak, wnuczek Burnsa dosłownie był zaraz przy wejściu do skarbu, ale miał gorączkę. Kolejne ślady. W tamtych czasach prawie jak wyrok śmierci, trzeba przyznać. No dobra, wiem, że są ślady, Nathan. Nie musisz aż tak bardzo się w nie wpatrywać. No i wchodzimy. Dobra, góro. Co tam znajdziemy? Hej, Sam! Zero odpowiedzi. Czy to będzie wielki statek wypełniony po... Oczywiście, kurwa! Wypełniony po brzegi skarbem, któremu nie dane było odpłynąć? Czy to może będzie po prostu złoto wrzucone na dno jakiegoś takiego mini portu, nazwijmy to, wewnątrz góry? A może zejdziemy pod ziemię i tam znajdziemy to wszystko schowane i wkopane? A, tu cię mam. Okej, okay. Dobra. Kontrolowany ślizg. Hops na białe i do góry. Widzę, że wzięli pod uwagę nawet chyba graczy, którzy nie kliknęliby tutaj skoku. To się kurwa zawali, oczywiście. Jezus Maria. Naprawdę będę potrzebował jakiegoś fizjoterapeuty, specjalisty od dupy i lędźwi, ponieważ jest tak obita. Jest jednym wielkim siniakiem. Nie mam dwóch pośladków, mam dwa kurwa ogromne siniaki, które kiedyś wyglądały jak pośladki. Po tych wszystkich upadkach, które zaliczyłem. Sam to zrobię. Co ty gadasz, Nathan? Już zdążyłeś stetryczeć w tym swoim domu, nurkując po śmieci w rzece. Samiemu zawdzięczasz przygodę swojego życia. No
Chociaż myślę, że wiele przygód tam miałeś. Niekoniecznie ta jest najlepszą z nich. Coś tutaj ciekawego. Ty żółw, kurwa! Halo! Schował się. Ciekawy jestem, czy zdążyłbym go zastrzelić, gdybym wystarczająco szybko wyciągnął broń. Pewnie tak! Dobra, tutaj sobie... O, nie dam rady, naprawdę! Dobra, ale tak dam radę, zapominam jak to działa. Ja powiem tyle, za mało czekana jest w tej grze. Ja bym był... Okej. Okay. Liczyłem na to, że chodzi o to, żeby spaść w miarę nisko. Hops! Ale niekoniecznie o to chodziło. Ło! Dobra, niżej! Ło! Dobra, możemy się teraz tego chwycić. Tu mogę się hopnąć. Ło! I chwycić lianą. Kurwa, niesamowite! O, chyba tam i kolejna liana. Wihuu! Ale by nam ujebało rękę w barku totalnie od takich chwytów. Jo! O, zajebiście. Dodać do tego fakt, że Nathan jednym prostym ruchem nadgarstka potrafi wystrzelić linę na 20 metrów. Jesteśmy Spider-Manem. Udało się. Ostatnio widziałem... Ale wiem, że się udało. Widziałem filmik, w którym podmienili model Petera Parkera na Kermita. Kermita żabę. W remasterze Spider-Mana, oczywiście na PC-cie. Tak więc nie mogę się dosłownie doczekać tego, aż Uncharted wyjdzie na PC-ta i jakie cuda po prostu ludzie będą w stanie z tym zrobić. O, kurwa! Rekordowy ślizg na czekanie. To lubię. Dobra, tutaj widzę, muszę się jeszcze bardziej na czekanie wysunąć. No i mamy statek, taki całkiem bogato wyglądający, muszę przyznać. Czy tam jest skarb? Trudno mi powiedzieć szczerze mówiąc. Jakim cudem ja się tego chwytam, to jest takie tycie! Aż dosłownie ja dostaję w tej chwili ciarek, jak patrzę na to, co Nathan tutaj jakby mymi rękoma wyczynia. O! Dobra, tutaj sobie przejdziemy bezpiecznie, delikatnie. O! Czy ja mogę wyskoczyć z tego czekana, nie? Ale mogę do tego. Boże. Pod naszymi nogami tylko i wyłącznie śmierć. Nad naszymi głowami sufit. W sumie taka raczej całkiem standardowa sytuacja, bym powiedział. O Jezus Maria, co się jeszcze zaraz tutaj zawali? Ejjo! Wszystkie kamienie się posypią. Za blisko? Kurwa, Nathan, ty jesteś za blisko śmierci od początku swojego życia, mam wrażenie. Ta, zejdziesz? Chyba zjedziesz. Dupa dalej jest ocierana. Okej, okay, dobra. Jadę dalej, jadę dalej. Zacząłem zawracać. Nie do końca o to mi chodziło. Woohoo! Dobra. Poprawmy tutaj wyskokiem. Tutaj zaraz liana pewnie będzie chwytana. Woohoo! Albo i nie! Nie, do wody! Kurwa, o to chodziło? Wydaje mi się, że mogłem się tam złapać, ale oczywiście... Ale indikator mi się pokazał na ćwierć sekundy, więc nie zdążyłem tego kliknąć. Drogę. Tak, ta droga jest zdecydowanie najboleśniejsza, mam wrażenie. Dobra, w którą stronę mam z powrotem iść? Tam widzę jakąś jaskinię, którą chyba mogę popłynąć, pójść, nie jestem pewien. To wygląda też jakbym mógł się tam wdrapać, ale... Obstawiam, że to jest taka sytuacja... No, jak ogarniesz i złapiesz się tej liany, to możesz się tam huśnąć i tam będzie skarb. Albo tutaj. Jo, dostałem trówkę za skarby! Nie wiem, za znalezienie połowy może? A może sobie tutaj na zbyt dużo pozwalam. Wątpię, żebym znalazł połowę. Może jedną trzecią? Albo ćwierć chociaż? Nie wiem. Każdą ilość przyjmę. W momencie, kiedy nie zależało mi... Dobra, co ja pierdolę, że mi nie zależało na skarbach? Tyle czasu poświęciłem na macanie różnych ścian, żeby te skarby zdobyć. Gdzie ja mam iść? Tam mogłem się chwycić i polecieć gdzieś do przodu. Czy ja muszę zanurkować? Nie jestem pewien, czy może tam jest jakieś przejście dalej? Not sure. Nie jestem pewien, dokąd mam się w tej chwili udać. Może Nathan zaraz jakoś inteligentnie to skomentuje. Pod wodą nie widzę żadnej ukrytej ścieżki, która mnie gdzieś doprowadzi. Ale cóż, zacząłem jakby zawracać, więc mam wrażenie, że muszę się kierować do przodu gdzieś. Ale mogę się mylić. Tam jest, kurwa, przepływ mały. Dobra. Dziurwa idealna dla mnie. Jak w ogóle ten Nathan pływa, widzicie? Dlaczego on prawe ramię trzyma cały czas nad wodą? Tak się pływa? Nie powiedziałbym, szczerze mówiąc. Wygląda jakby, nie wiem, ciągnął kogoś pod tą wodą. Dobra, musimy dać nura lekkiego. Ale, o, kurwa, co jest? Tak mało tlenu? Halo, czy ja prawie umarłem? Ty, co jest? O, ładują. Pośpiesz się, to dogonimy resztę. Oni tutaj po prostu już sobie pływają i ładują ten skarb.
Mam wrażenie, jakbym coś przeskoczył przed chwilą. Jakby to sam właśnie podpieprzył naszą łódkę. O! Ku niedostatku Averiego, chodź. Odpuść mu. To koniec. Jaki koniec? Większość moich ludzi nie żyje, Rafe, a reszta dawno uciekła. Nie widzisz tego? Jesteśmy dosłownie na finiszu! Ten twój pieprznięty pirat zaminował całą jaskinię. Nie wejdę na jego statek. Medin, jeżeli w tej chwili się poddasz, to ludzie, których straciłaś, wszystko, co zrobiliśmy, szlak trafi. Mamy miliony w złocie, tutaj. No a poza tym wciąż żyjemy. Już wiem, czemu opuścili cię ludzie. Co, proszę? Mamy szansę zapisać się w historii, tylko że ty wolisz się zadowolić drobniakami! Ułamkiem tego, co wyciągnie sam. Jak wyjdzie z okrętu w jednym kawałku, nie ma sprawy. Zasłużył na ten skarb. Wow! W przeciwieństwie do ciebie. Posłuchaj. Możemy tu stać i przez cały dzień się obrażać. Albo dokończyć to, co zaczęli. Ja ci zaraz dokończę! Właśnie mówi, przecież to są jej ludzie, ale nie, to po prostu najemnicy. Kto da więcej? Wiesz, najemnicy mają to do siebie, że ich lojalność trzeba kupić, a nie zdobyć. Proszę cię, albo dokończymy tę robotę wspólnie. Albo ją skończymy, tu i teraz. Przejdźmy do historii. Nie daje jej zbyt dużego wyboru, trzeba ale przyznać. Lubię. Zgódź się albo zgiń. Panie przodem. Nadal mam jakieś dziwne wrażenie, że coś mnie ominęło. W sensie wypłynąłem, zacząłem nasłuchiwać, nawet nie wiem, w którym jestem miejscu. Ci tutaj nagle zgarnęli jakieś drobniaki, sam gdzieś za kulisami im spierdolił, porwał łódkę. Myślałem, że zobaczę chociaż taki moment, kiedy, nie wiem, on im się wyrywa i kradnie tę łódkę. Mam wrażenie, że jakby mnie cutscenka ominęła jedna. Ale nie, po prostu tu podpłynęliśmy i nasłuchiwaliśmy. No dobra, to płyniemy dalej w takim razie, dajemy nura i do przodu. Sami zajeba łódkę i płynie na statek Averiego. Co to w ogóle jest za argument, że o, on wyciągnie z tego statku o wiele więcej? Kurwa, a niby jak to przetransportuje? 400 milionów w złocie zmieści się na ponton? Czy może tam jest po prostu jedna rzecz warta 400 milionów? Największy diament w historii. No dobra, wygląda to pięknie. Czyli załadował wszyściutki skarb na statek, calusieńki, a potem chciał odpłynąć, tylko że patrząc na stan tego statku, ewidentnie mu się nie udało. Czy ja się tam mogę chwycić, żeby się huśnąć? Ja mam po prostu tak jolo dopłynąć. Nie ma tutaj żadnej łódki na pewno, którą mogę się poruszać. Tutaj tego sobie, nie wiem, nie obrócę, nie przewinę. Dobra, trudno, lecimy w takim razie w pław. Nie mamy za bardzo innych opcji. Let's go. Dobrze to wygląda. No cóż, to jest schowane wewnątrz jaskini, więc obecności wielkiego... O Boże, jedyny! Złotego statku schowanego ze skarbem raczej by się na żadnych satelitach nie zobaczyło. Inaczej być nie mogło. Dobra, sami jest na statku. Oni też w sumie na ten statek wbili, no bo oczywiście skarb ma być ich. Zobaczymy. A co tym najemnikom w ogóle będzie przeszkadzało odjebać później tego Rafe'a i wziąć skarb dla siebie? Potem oni wszyscy zaczną ze sobą walczyć i mordować się jeden za drugim, żeby aż zostanie tylko jeden, który cały skarb zagarnie dla siebie. Dlaczego oni mieliby być tacy mili i rozsądni wobec siebie? Co się tutaj dzieje? O kurwa! Bardzo ładny pokład. Nie wiem, co mam ze sobą teraz zrobić, ani dokąd iść. Coś tutaj otworzyć? Wydaje mi się, że na bok mogę gdzieś tutaj wskoczyć. Czy może zejść pod pokład, nad pokład? Tu jest dziura. Okej. Okay. Czemu płonie? To jest ten skarb. To jest ten skarb. Wygląda całkiem zajebiście. Dużo monet. Było warto. Cóż, no nawet jeżeli miałoby tutaj to wszystko zostać stracone, to chociaż sobie jakąś jedną figurkę z czystego złota przydałoby się do torby wrzucić. Masz tam, Nathan. Wiem, że granaty tam zwykle trzymasz i amunicję, ale no... Mógłbyś to poświęcić. Damn! Sam! Cała komnata złota tutaj jest. Sam!
do chrztu Chrystusowego. Rayfik, cześć! Cześć, Nate! Gdzie jest sam? Jest tutaj obok. No napierdalali się, o Boże! Sam? Spokojnie, nic mu nie jest. Ale ten idiota prawie nas wszystkich zabił. Zabieram go stąd. Odpalił pułapki pewnie. Nie zabierasz. Ray, weź skarb, okej? Okay? Chcę uratować brata. Po tym wszystkim, co nam wywijał? Podziwiam gest, ale nie. Jak tu zostaniemy, zginiemy wszyscy. Tego chcesz? Nie do końca. Co myślisz, Nadine? Dobrze, że jesteś cała. Przemyśl, po której chcesz być strony. Zabrała od niego broń. Oddaj mi to. Naprawdę mu zaufałaś? Hm? Nic ci do tego. A cóż to jest za podżeganie, Nate? Nadine jest moją wspólniczką, a ja wspólników nie kantuję. Stań tam. Ty i twój braciszek. Od samego początku wykorzystywaliście moją hojność. Chcieliście mnie wykiwać. Najwyższy czas na nauczkę. Co ty wyprawiasz? A teraz ty oddasz mi broń. Nadine. Jak to w ogóle głupie wszystko jest. Grożą sobie na zmianę. W jakim momencie oni mieliby się tutaj czuć pewni siebie w kwestii tego, czy ktoś ich nie zdradzi? Jest bardzo głupie, kochana. Spójrz tam. Nie wygłupi! O kurwa. Jezus! Powiedziałam, patrz! Dobra, to jakieś pieprzone szkielety. No to oni się pozabijali. Może nie znam tak dobrze historii jak wy. Ale Avery domyślam się, co to są za jedni. A więc oświeć nas. To Avery i Tew. Pozabijali się. To wspaniale. I co z tego? Każdy, kto pożąda tego skarbu, dostaje nauczkę. I co teraz? Zostawisz nas tutaj? Tak, zostawię. Mam gdzieś to, czy przeżyjecie. Nadine! Czekaj! Żegnaj, Ray. Nadine! Wow. Stone cold bitch. Otwieraj te cholerne drzwi, to już! Rafe! Ona już poszła! Chodź, pomóż mi, to wszyscy uciekniemy! Oj, Rafe chyba nie ma zamiaru uciekać. Nie, to się nie uda. Jak pomożesz mi przenieść sama, to pomogę ci z drzwiami. Dawaj, Nathan, dasz radę belce. Nie będzie ten wasz cały pieprzony skarb. Skoro będę wiedział, że ty i twój żałosny braciszek wciąż żyjecie. Wow. Przestań. Zacznę mieć wrażenie, że nie chodziło ci o skarb. Nate, po prostu się zamknij. Kurwa, macie chłop, ma szabelkę jakąś. Jak ja mam się z nim bić? Ty chyba oszalałeś. Co jest? Nathan Drake ścigał się z szaleńcem i jego armią. Oto kto pierwszy dotrze do Szambali. Ło! Okej. Okay. Trójkąt atak z lewej. Znalazł zaginione miasto na pustyni Rub al-Khali. Szlak. Możemy wyjść z tego razem. Nathan Drake odkrył słynne El Dorado. A no odkryłem. Ło! Dobra, nie mogę się dać ciachnąć, bo raczej cienko skończę. Muszę własną szablę wziąć. Wiesz, zastrzeliłem gościa, który to powiedział. Daj, daj spokój. Rozumiem, nie lubisz mnie za bardzo, ale... Taki jesteś wielki, Nate, ale nie masz nic. Jesteś nikim. Ostrzegałem cię, żeby się zszedł mi z drogi. Największy skarb, jaki mógłby zdobyć Rafe, to zmniejszenie jego ego, bo mu naprawdę musi w życiu przeszkadzać. Ała! Ja poświęciłem wszystko, by znaleźć Avery'ego. Nie dam się orżnąć dwóm złodziejaszkom, stetryczałemu oszustowi i jakieś zapyżałeś dziennikarce! O, żony mi będziesz obrażać? Kutasie jeden? En garde w takim razie. Uhu! Dobra, walczymy. Zależy ci na tej bandzie, nie uda się. Dopilnuję, by do ciebie dołączyli. En garde, palać. Dobra, jak się walczy? Umiesz władać mieczem? Blokuj ataki z lewej, blokuj z prawej. Dobra, czyli taka sama zasada, tylko że blokowanie. A uderzać mogę? Dobra, mogę. Raz, dwa, trzy. Bąk! Dobra, kurwa, ciachnąłem go właśnie po klacie. Zaraz go dziabnę prosto w klatkę piersiową. Raz, dwa, trzy. En garde, kurwysynu.
Dobra. O! Kwadracik! Dobra, wepchnijmy mu monety do gardła. To nam się wtedy powiedzie. O! Poderżnąłem mu właśnie gardło, kurwa, no! Powinien nie żyć. Dobra, z prawej, z lewej i kwadrat. Kopniak w brzuch. Wbicie w kratę, uderzenie mieczem. Poderżnięcie gardła. Dobra, okej, ma teraz chwilową przewagę. Damy radę jeszcze. Trochę go poblokujemy i wtedy... Możemy go z powrotem zaatakować. Dobra, kuksaniec ogłuszacz, skurwysynu. Łamie kostkę, a potem twoje marzenia niszczę. Ojoj, ała! Dobra. Co za epicki pojedynek. Teraz my jesteśmy jak Avery i Q. Tylko, że problem jest taki, że ostatecznie oni razem mieli udział w zebraniu tego skarbu, a Rave to jest taki kurwa kutas, który tylko naszymi śladami podążał cały czas. Przyczepił się nas jak rzep się go ogona i liczył, że coś mu to da. Ała! I że dzięki nam się dobierze do skarbu. O! Dobra, on tego nie przeżyje. Chodź, legendo. No jestem legendą, kurwa, zasłużyłem na ten tytuł. O kurwa, ze złej strony zblokowałem. Ja, dla odmiany, zasłużyłem na wszystko, co się o mnie mówi. Oj! Dobra, ale kurwa, furia ataków we mnie wyprowadza. To teraz czas na zamianę. Kurwa. No dobra, dobra, potrzebuję chwili, bo mi się szczęście kończy. Ała. Prawa strona, lewa strona. Prawa strona, lewa. Prawa. I uderzenia. O, dobrze, kuksaniec, złamaniec nosa. Nie, 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 puszczaj mnie, kurwa. Kopnę cię w splota i do widzenia. O, dobrze. Ojej. Ała, nie z tej strony. Teraz go mogę ciachnąć? Nie. Dobra, muszę go blokować, póki nie będę widział jakiegoś dobrego openingu, otwarcia na wykonanie kombosa. Teraz! Dobra, kopa w żebra i to od boku. Negacja chwytu, uderzenie. Nie, dobra, musi się zawahać. Lewa, prawa. Pięknie machasz mieczem, tak bardzo powtarzalnie, to lubię. Prawa, lewa. Dobra. Ogień zaczyna nas pochłaniać, Rave. Możesz to sobie przemyśleć jeszcze. A raczej to ci radzę. Okej. Uderzenie. Dobra, plaszczak bezczelności. To jest atak, który wyprowadziłem. A to Drake, którego znam z opowieści. Bardzo dobrze. To już koniec. Zabieram brata i odchodzimy. Jak chcesz się tu spalić, to proszę bardzo. Tak. Ało, nie! No, zajebiście. To było niehonorowe, Rayfik, ale ty honoru to chyba nigdy w życiu nie zaznałeś. Skrywasz Hojraka, ale tak naprawdę jesteś smutnym chłopczykiem. I żałosnym megalomanem. Ja megalomanem? No nie wiem, popatrz na siebie, kolego. Nathan! Dobra, kurwa. O! Nie wiesz, kiedy się poddać, nie? Spierdalaj! Możesz sobie mnie kurwa ciąć, ale zabić mnie nie dasz rady. Ja? Bogaty chłopczyku? Jaja sobie robisz? O kurwa. Został nam tylko nóż do chleba. Czas zrzucić na niego to, co nad nim wisi. Chcesz skarbu, Rave? To bierz. Cały twój. Aj. Ależ poetycko. Widzicie, i to jest pierwsza osoba, którą Nathan zabija, bo stało się to w przerywniku filmowym. Dobra, podnoś belę. Za ciężkie. Jeszcze raz. To na nic. No spróbuj. Bez sensu. Dawaj. Nie ma kurwa bez sensu. Siła Achillesa, aktywacja. Słuchaj. Marzyłem, żebyśmy znaleźli ten skarb razem. Hej, udało się. Udało się, braciszku, okej? Okay? Już dobrze. Musi być jakiś... Nathan, uciekaj stąd. Nie, musi być jakieś wyjście. Nic mówię! No musi być! Nie wkurwiaj mnie sam! Idź, Nathan, muszę mieć pewność, że przeżyłeś. Nathan, to wszystko zaraz wyleci w powietrze! Już wiem. Ha! Co ty wyprawiasz? Rozpierdolę nas armatą. Tylko schowaj głowę! O kurwa, to działa dalej! God damn!
Zalejemy się wodą i się utopimy, tak, wtedy zginiemy razem jak bracia. Nie, wyporność podniesie belkę, dobra, to lepszy pomysł. Ha, ha, ha. No i zajebiście. Ty naprawdę jesteś durnięty. Rodzinny. Nie, nie, po prostu jakby umiem myśleć w stresujących sytuacjach. Rave nie żyje, Nadine spierdoliła, nie chce skarbu. Statek idzie na dno, jasne, ale... Kurwa, przecież to wszystko będzie po prostu tutaj na dnie. Góra się raczej nie zawali. Nawet jak się zawali, no to wystarczy parędziesiąt milionów dolarów na ekspedycję po prostu wydobywczą i damy radę. Nie mogę pod wodę zejść? Mam wrażenie, że bezpieczniejszy bym tam był. Na ostrzu noża balansuje. Nie, kurwa, oczywiście. Jebaniec zaminował całą górę. No dobra, okej, okay, to trzeba przyznać. Może lepiej ten skarb zostawić po prostu, żeby... O kurwa, cała wyspa się wali. Tak, lepiej chyba zapomnieć o istnieniu tego skarbu. No nie wiem, czy ja chcę pod te spadające skały płynąć. Białe światło widzę. Białe światło się zwykle widzi, jak jest źle. Jasna cholera. Kochanie, mamy to! I dalej tak koślawo pływamy. Chodź, trzymam cię. Nic ci nie jest? Nie. Szablą mnie ciachnął Rave, ale... Pikuś. I bubro mi się prześpiech. Hej, Sally, mam ich. Gdzie jesteście? Tutaj. Dobrze, że nikt wcześniej tego skarbu nie odnalazł, bo jedyne co byśmy tam znaleźli to zawalona góra i żadnego skarbu, bo był ukryty pod dziesiątkami ton głazów. Tak, chyba tak. Opchnij wszystko, czego nie wziąłem. Może cię jednak podrzucę. Po tym, co przeszedłem, chyba wolę samolot z barkiem i wygodnymi, miękkimi fotelami. Poza tym muszę pogadać z Eleną. O tak, musisz. No i koniec z kłamstwami i obietnicami bez pokrycia. Słowo. Dzięki, Sam. Trzym się, młody. I odzywaj się do mnie. Jak będziesz w mieście, stawiam piwo. Trzymam za słowo. No ale ten królik i tak mu zwiał i zostawił mnóstwo małych niespodzianek na łóżku dyrektora. Ej, co jej opowiadasz? Historię twojej kariery magika. Nienawidzę cię. A miałeś pseudonim? Powiedz jej. Wielki Nate. Ale o co ci chodzi? Przecież Elena pasowo, powinna potwierdzić, dobra, że pasuje. A? Byłeś całkiem niezły. Aha. Słuchaj, Sam, cieszę się, że miałam okazję bliżej cię poznać. Uścisk dłoni? Co? Nie żartuj, siostra. Opiekuj się tym głąbem, dobrze? Przecież wiesz. Ja zaraz przyjdę. Tak. Fajna jest. I niestety chyba bardzo cię kocha. Farciarz ze mnie. Oferta ciągle aktualna. Doceniam gest, ale dzięki. Słuchaj, jeżeli myślisz, że się narzucasz, nie, to zupełnie to niepotrzebnie. Nie, nie o to chodzi. No może trochę, ale... Myślałem, że jak znajdziemy skarb Averiego, to będę spełniony. A zamiast tego... Męczy mnie takie dziwne poczucie. Pustki. Tak. A ty wiesz co? Ja też po każdym ze swoich wypadów, niestety, czułem się dokładnie jak ty. Czasem człowiek musi wybrać, co chce zachować, a co porzucić. U mnie to jeszcze trochę potrwa. A poza tym... Ty masz nieco więcej odkryć na swoim koncie, co mnie nieco gryzie. Spoko, coś ci zostawiłem. Łaskawca. Okej, jest samochód. Tak. Sam, działo się.
O tak, braciszko. Chodź tu. Nie rób nic, czego ja bym nie zrobił, tak? Szoruj stąd, mało lat. Nate jest tak pierdolnięty, że on jest gotów zrobić wszystko, więc to nie jest jakby zasada, która go uchroni przed złem. Myślę, że pozostanie taki status quo raczej. Masz ognia? Tak. A więc, Wiktorze, co masz w planach? No, zanim dałem się w to wciągnąć, rozpracowywałem pewien mały biznesik. Biznesik? Ryzykowny? O, można tak to powiedzieć. Poniekąd. Wiesz, tak się składa, że znam kogoś, kto niedawno wyszedł i nadaje się do takiej roboty. No nie wiem. Można mu ufać? Poniekąd. Zna portugalski? Quando seu marido voltar para casa? Co to znaczy? Losowe słowo. Twój mąż. To wystarczy. Chodź. A poczęstujesz cygarem? Nie przeginaj. Dobra. Palacze cygar, a palacze zwykłych fajek, to mam wrażenie, są takie dwa różne światy, które oni bardzo chcą sobie rozgraniczyć. Cygara są dla, wiecie, wyższych sfer, dla smaku. Fajki są z uzależnienia. O, dzień dobry. Rzeczy samej dobry. Rzeczy samej. No. No dobra, mów. Co jest grane? Masz jakiś większy kontrakt? O, jeszcze lepiej. Malezję klepnęli. Właśnie sprzedaję Jameson Marine. Oho. Naprawdę? Tak. Wow, to... No to chyba muszę ci złożyć gratulacje, co? Jeszcze nie, ale przeczuwam, że wszystko się uda. Kupiec się targuje, ale myślę, że doszliśmy do wzajemnie korzystnych ustaleń. To świetnie. A czy ty zostaniesz? Nie. Myślę, że powinienem po prostu odpocząć, posiedzieć z rodziną i jak najczęściej chodzić na ryby. I dobrze. Mało ci tej wody, gościu? A powiesz, kim jest ten szczęśliwy nabywca? O tak, to ty. Co? Nie no, poważnie. Tak, poważnie. Jameson. Czekaj, ej, czekaj! Hej, no jak tam panowie? Co ty tutaj robisz? Chciałam się, no wiesz, jeszcze tu rozejrzeć. Już mu dałem klucze. Okej, okay, to jest... Super. To jest na serio? Nate, ujmę to tak. To jest bardzo mądra inwestycja. Nie popsuj tego. Zdrońmy się. Jasne. Jak ich było stać na to? Hej. Mącicielko, co tam zaplanowałaś? Ty kupujesz Jameson Marine? My kupujemy Jameson Marine. A. Rozumiem, statek jest cały po prostu. Po co? Wiesz, doszły mnie słuchy o zleceniu wydobywczym w Malezji. Pomyślałam, że to coś dla nas. Nie. Omal nie straciliśmy życia w Libertalii, pamiętasz? No. Chcesz wziąć nielegalną fuchę? I wiesz, jak to może się skończyć? Kto mówi, że nielegalną? Spójrz. Przyszło dzisiaj rano. Jaka zadowolona z siebie. To autentyk? Tak. Uruchomiłam stare kontakty. Załatwili wszystkie pozwolenia w Malezji. Zero stresu. Nikomu nawet nie dałam w łapę. No to świetnie, bo nie wiem, czy byłoby nas stać na taką operację. Masz. Wystaw dłoń. Co? Wystaw dłoń. No dawaj. Jasny gwint. Skąd ty to masz? Wyciągnęłam z kieszeni. Mam ich tam jeszcze więcej. Więcej? Sam. Spryciu, z niego. Tak.
Podjebał, jak ją przytulił, to podrzucił. Trzeba będzie zainwestować w biznes. No i kupić sprzęt filmowy. Sprzęt filmowy? Tak. Skoro będziemy wyciągać ten ładunek z wody, możemy wynająć małą ekipę. Sfilmują to, a ja wznowię stary program. A gdzie się podziało nasze spokojne, stateczne życie? Nasze próby prowadzenia statecznego życia spełzły na niczym. Nate. Kiedy byłam na tej wyspie, byłam spragniona przygody. Spragniona nas. Mówiłem wam. Wreszcie możemy robić to, co kocham. Robiłem wam o tym wykład parę odcinków temu. Ale od dzisiaj będziemy działać w 100% legalnie, rozumiesz? I teraz to ja będę strzelać. Z mojej wypasionej kamery. Po angielsku to lepiej by podziałało. Wszystko zaplanowałaś, prawda? Mniej więcej. Ale wystarczy, że powiesz słowo, a ja wszystko odwołam. Co? Nie. Nie chcę być gościem, który pozbawił Jamesona emerytury. To byłoby straszne. Właśnie. Nie będzie łatwo. Na co ty nie powiesz? To... Jak będzie na tanie Drake'u? Jasne, czemu nie? Tylko żadnej roboty papierkowej dla mnie. Ja się tym nie zajmę. Będę bardzo zajęta filmowaniem. A ja będę bardzo zajęty nurkowaniem. Okej. Dobra, będziemy się zmieniać. Tak. Albo zagramy o to. Poważnie? Nie, naprawdę ćwiczyłem. Wyrobiłem się. Mam teraz lepszą koordynację ręka. Mogłabym... Serio? Nie chcę cię znowu pograżać, Nate. Boisz się zagrać? Jest dokładnie od 1 do 10 powiedz, jak bardzo się boisz? Coś koło 3. No jasne, od razu podnieś do 11. Lepiej uważaj, bo cię dopadnę. Ach tak? Tak. O Boże, to jest... Okej. Dobra, stoi. O Boże, naprawdę? Nie, przecież ja... O, ja wiem, co się tutaj dzieje. Czekaj, aha, to się krzyżakiem w to gra przecież. Dobra, wiecie co, po prostu będę biegł przed siebie. A czy jeżeli sfejluję tutaj, to się to skończy szybciej? Czy po prostu stracę życie? Dobra, okej, nie będę takim frajerem, aż biegniemy w tym Crashu Bandicoocie. Ja wiem, co się dzieje tutaj. Pamiętuję mniej więcej, jak wygląda końcówka tej gry. Więc, o, spróbujmy tutaj uskakać, ile się da. Poprzednio nie odniosłem zbyt... O, ty, w sumie tutaj jeszcze mogę pyk do zapasowe życie sobie zebrać. Dobra, tak łatwo się nie poddam. Ja i Yamrai zajdziemy razem daleko. Szczególnie jak goni nas wielki toczący się głaz, który nam grozi śmiercią. Jak w ogóle zwykły Yamrai po pierwsze jakby doszedł do takiego punktu, że założył gacie, buty, ale jak w ogóle spierdala przed wielkimi głazami? Jakie decyzje w życiu prowadzą do czegoś takiego? Mamy checkpointa, o Jezus Mary. Nie wiem, kto wpadł, kurwa, na pomysł takiej gry. A może byśmy zrobili taką grę, gdzie biegniesz przed siebie, musisz reagować po prostu w ćwierć sekundy na to, w którą stronę musisz tak naprawdę biec, ponieważ nie widzisz, dokąd biegniesz. Kamera jest z przodu, a ty biegniesz przed siebie. Genialny plan. Hops, hops. Jeszcze, kurwa, sterowanie tym to też nie jest najprostsze zadanie, bo ostatecznie... Dosłownie naciskam tylko w dół. Przeszedłem! Okej, dobra, jestem pod wrażeniem. Jaki tam mamy score? Best score 3500. Ja tam w ogóle niczego nie zbierałem, więc... 2870, ale bullshit. No cóż, trudno się mówi. Piesio! Jak wiele lat minęło? Ile ona ma lat? 14? Nie mam zielonego pojęcia. Ale minęło lat w pizdu. Dziewczynka.
Tak to, no kim może być ta dziewczynka, jak nie dzieckiem Nathana i Eleny? Oczywiście. Ktoś musi, wiecie, epilog. Ktoś musi dalej trzymać tę pochodnię. Co tam, co my tutaj mamy? Tam płytka od Crusha. Uuu, klasyka, ledwo w to grałaś, dziewczyno, o co ci chodzi? Ta, jesteśmy w jakimś fajnym domku, mamy ryby, w ogóle jakiś zajebisty pokój. Jasne, trochę usyfiony, ale jest totalnie wypchany, niesamowicie fajnym takim dekorem. Masz coś w głowie, jakiś chaos, pomysły, rzeczy, które lubisz, podobają ci się, więc wpierdalasz to wszystko na swoje ściany i wygląda zajebiście. Arcydzieło. Co mamy tutaj? The Nameless City, Faith Erin Hicks. Okej, okay, to kolorowanka jakaś o dziewczynce poszukującej przygód? Tutaj mamy oczywiście kolejne gierki, Lost Freeway. Szukam, czy nie będzie tutaj jakichś nawiązań, być może do Nathana, do Eleny, czy może ich poprzednich przygód. Kurde, ale być dzieckiem dwójki ludzi, którzy zajmują się poszukiwaniem skarbów i produkowaniem jeszcze na przykład dokumentów na ich temat, to musi być dopiero zajebiste życie. Co prawda jest ryzyko, że rodziców dużo nie ma w domu, no ale hej, najwyraźniej sobie też dobrze radzą, skoro jako dziewczynka mamy... Tato, jesteście tam? Mamy swój własny pokój z łazienką. To jest, obstawiam, sypialnia rodziców. Lepiej tutaj nie zaglądać. Co my tutaj mamy? Pięknie. O, jest i ślub. Co my tam dalej mamy? Narodziny dziewczynki. Wujek Sally. Mały piesio. Przygodna w wielbłądach. O kurde, oczywiście, że wujek Sami też był cały czas integralną częścią jej życia. Podróże w góry, żeglowanie. A w sumie zajebista opcja, muszę przyznać. Dobra, koniec przeglądania zdjęć. Trzeba się zorientować, gdzie są nasi rodzice. Co oni tam teraz odpierdalają? A czepiają się o bałagan w moim pokoju. Tutaj mamy kolejne fotki. Ten to wygląda trochę z tyłu jak Joel z The Last of Us, którego już niedługo będziemy widzieli. Rychłe spotkanie nas czeka. Jaki to jebany dom w ogóle, Boże! In this economy! A już tutaj naprawdę się dorobili na tym swoim biznesie, trzeba przyznać. Wystarczyło, że nam braciszek trochę skarbu podjebał z największego skarbu pirackiego wszechczasów. Wrzucił pokryją mu do kieszeni już. Ustawieni na życie. No oczywiście nie bez wkładu własnego i pracy wymaganej, ale nadal. Całkiem nieźle ustawieni. Mogę sobie na tutaj jakieś... legendarnej bandolinie brzdyngnąć. Puścić jakieś kawałki. Powinien się... Soundtrack się powinien puścić z którejś z pierwszych części. Podoba. Tak, Elena ewidentnie tutaj jakiś taki mocny vibe, jakiś, nie wiem, afrykańskich plemiennych ozdób złapała. I ich pewnie starodawnych jeszcze instrumentów. Przynajmniej tak patrząc po wystroju, który tutaj widzę. Dobra, pieseł oczywiście musi być. Myślę, że to jest w ogóle dobra decyzja, żeby... Powinnam urządzić tu imprezę. Dziecko miało psa. Co my tam mamy napisane? Scuba gear, lunch, underwater camera, fishing poles, sailing supplies. Dobra. Rozpiska rzeczy, które są do wzięcia. Dobrze. Ojej, psie ciacho. Dobra, tutaj widzę, mamy jakiś magazynek, wielki pojemnik na psa. Zapewne pies podróżuje z nimi, więc muszą przetrzymywać jakiś ten transporter dla niego. To się szanuje. Immediate respect z mojej strony. Dojebany wielki salon, ale tutaj naprawdę wszystko jest, mam wrażenie, w jednym stylu. Takim bardzo klasycznym, starodawnym, ale takim starodawnym nie wiktoriańska Anglia, tylko starodawnym afrykańskie plemię przedwczoraj wieczorem. Ręcznie wykonane, wyciosane przez rzemieślników, którzy jedyne ubranie, jakie mają na sobie, to liść zawinięty wokół penisa. Nie wiem, czemu tak to zwizualizować musiałem. Siedzimy w mojej... Sam i Sally nas odwiedzą. Proszę, proszę. Siedzimy w mojej kafejce na jednej z zatłoczonych ulic Hawany i sączymy chyba najlepsze espresso, jakie w życiu piłem. Nie wisi nad nami żadna robota, przed nikim nie uciekamy, emerytura jest dziwna. Fajna, ale dziwna. Sam mówi, żebyś zrobił zapas dobrego piwka, a nie tych sików, którym pewnie nas sieraczysz. Jego słowa, nie moje. Przypomniał mi też, że przegrałeś zakład. Z nim i ze mną nie palimy już 12 miesięcy, a jestem na cholernej Kubie, wiesz? Widzisz, jak się pilnuje. Ucałowanka dla dziewczyn, powiedz Cassie, żeby szykowała planszę do tryk-traka. Muszę się odegrać. Widzimy się za parę tygodni, twój przyjaciel Wiktor. Ojej, Boże. No cóż.
Jest w ogóle niesamowite. Jak już mówiłem, nie wiadomo, czy będzie kolejna część Uncharted. W teorii coś tam gdzieś wspominali, że tak, ale to jest tak niesamowicie dobre zakończenie całej tej historii Drake'ów, że jestem pod wrażeniem. Happy ending, paręnaście lat później. Mają pewnie świetny biznes, żyją dokładnie takim życiem, jakim chcieli żyć. To jest mokry sen każdego z nas, absolutnie. Jeszcze mają dom na plaży, na jakiejś dojebanej wyspie. Jesus. Taj marzenie. Taj Mahal, już nadchodzę. Jeszcze tylko kilka tygodni. Jeszcze Taj Mahal, wycieczka się zbliża. Mają hajs, mają spokój, mają siebie. Czy czegoś więcej w życiu potrzeba? Ah, piękny dzień. No to teraz brakuje nam tylko reszty załogi. Dobra, co my tutaj mamy? Kajaki, jakiś taki... plażowa altanka, w której można sobie wieczory spędzać. Nasza łódka, którą pływamy. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Prywatna wyspa? Kurwa! Kto wie, no może znaleźliśmy jakieś niesamowite skarby właśnie. Chociażby w tej Malezji, które pozwoliły nam sfinansować resztę naszych żyć. Co tam w domku się kryje? Tutaj to dopiero musi być. W takim razie poczekam. Zajebiście dużo nawiązań do tego, co robiliśmy. Tutaj jakieś... mogolskie albo, nie wiem, azteckie figurki. Tutaj, kurwa, oczywiście. Jakieś jadeitowe kryształy, a w środku ukryte artefakty. Wow. Całkiem ładnie oczyszczone. Już widać, że młoda się zna na rzeczy. I będzie oczywiście kontynuowała tradycję Drake'ów. Co to, Cassandra? Cassie? Co my tutaj mamy? L2. Najpierw to, Remains of an Ancient Ruin. Oczywiście, zaginione antyczne ruiny. A, tak, wtedy trzymałam się Saliego. Tutaj, Global History. Tysiąc kamiennych twarzy. O, to moje ulubione wykopaliska. Pamiętam to. Z jednej strony mogliby spróbować opowiedzieć w kolejnej części którąś z tych historii, które widzimy tutaj, ale wiedząc, co będzie parę lat później, no to czy to takie satysfakcjonujące? I rumieniec na twarzy. Wydaje mi się, że raczej historia Drake'a, Eleny, Saliego i Sama może być zakończona. Chociaż kto wie, można by się jeszcze chwycić historii Sama, co on tam przez te wszystkie lata porabiał. Co tam jeszcze? The Wild Success? Dobra, firmy nazwali D&F Fortunes. Jakieś tam podwodne, zaginione miasta. Jakaś tam firma właśnie, która poszukuje przygód. Global Explorer. Jakieś zatopione statuły odnalezione. Golden Discovery. No, niesamowicie dużo odkryć i przyczyniania się do budowania, jakby do odbudowywania historii świata. Piękna kariera. I wszystko na legalu. Trochę się zawęził. Triangulacja tutaj jakaś, widzę, następowała. Nie wiem, czy triangulacja to odpowiednie słowo. Tutaj oczywiście mamy jeszcze jakieś azteckie ruiny, glify, tajemnice, historie. Zajebiście. Naprawdę. Aż mnie boli oglądanie tego, jakie oni fantastyczne życie wiodą. Głupoty. Hehehe, proszę. Szukanie przygód i skarbów zostaje w rodzinie. Zostawił klucze. Proszę, proszę. Zostawił klucze. Ojcze, popełniłeś błąd. Nie wiedziałem, że ten epilog jest taki długi. Czy to są klucze do szafy? To przecież... A co w szafie? Niemożliwe. Co się tutaj kryje? Że pamiątki pierwszych wypraw? Damn! O cholera. Wiedziałam. Jest krzyż dyzmy, oczywiście. Co to takiego? Co to takiego? Co tam, nie opowiadali swojej córce o jednej z największych przygód, na jakich byli? Tutaj na pewno jest dużo nawiązań do poprzednich części, ale wszystkich nie złapię. Hiszpański dublon. Skąd? Dublony. Może z Eldorado. Nie pamiętam dokładnie, co tutaj dotyczy której części, będę szczery. Piracka moneta. To za to jest ze skarbu Averiego. Zaraz, czy to nie symbol Averiego? Wygląda jak symbol Averiego. Zaraz, czy to nie symbol Averiego? A, dobra, nie umiem mówić po angielsku. I zarazem fajne. Piękna czaszunia. Dlaczego jest to za kluczem zamknięte w takim razie? I dlaczego Cassie nie odkłada rzeczy na swoje miejsce? Zaraz się zorientują. Pamiętnik matki? Cześć. Tam jakaś szuflada jeszcze do otwarcia była. Cassie. Tassi, Bassi.
Wow. O mój Boże. Co my tutaj mamy? Historię skarbu Averiego. Henry Avery? Napad na Gunsway. Zaraz, szukałeś skarbu Averiego? Nie opowiedzieli jej? Nie wiem, może nie chcieli jej tak bardzo nastawiać na ścieżkę poszukiwacza przygód, wiedząc, jak jest niebezpieczna. Najlepiej się nie zaprzyjaźniać z bogatymi mordercami. To tata? Oczywiście, że tak. Tata i wujek, a co? Sic parvis magna. Wielkość od skromnych początków. O Boże, ona teraz też się zorientuje, że jest Drake'iem prawdopodobnie. Chociaż nie no, ona ma już na nazwisko Drake. Nie wiedziała o tym? A ona myślała, że oni od zawsze byli po prostu legitnymi poszukiwaczami i mieli firmę. O nie. O, tu jesteś. Hej. Szukałem cię. Co tu robisz? Jaki on staruszek już. Właśnie was szukałam. Łódź załadowana. Płyniemy. Okej, za chwileczkę do was przyjdę. Czemu? Ja muszę... Coś kręcisz? Dobra. Nie gniewaj się. Elena nie jest zbyt przejęta tą sytuacją. Nie, się nie gniewać. Klucze. To... Co widziałaś? Nie za wiele. W sumie tylko twoje zdjęcie z Salim. Jakimś hiszpańskim skarbem. I strzelbą. Buntownicza przeszłość. To musiało się kiedyś zdarzyć. Może jej powiemy. Nie jest na to gotowa. Gotowa na co? Na ten szajs w szafie? Wyrażaj się. Właśnie, wyrażaj się. Sorry. Ale wy w tej szafie normalnie trzymacie kościotrupa. Albo raczej jakąś srebrną czaszkę czy coś. Nie wiem, czy ja jestem gotowy. Serio. Nate? Czas na tę rozmowę. Tak, ja też tak uważam. Zaraz, a o jakiej rozmowie mówimy? To jeszcze dziecko. Jest starsza niż ty i sam jak zaczyna. To nie to samo i dobrze to wiesz. No. Słuchajcie, jeżeli byliście zamieszani w coś podejrzanego, to przecież nie ma sprawy. Oj, oj. Mam już prawo o tym wiedzieć, tak? Córko, gdybyście wiedziała, ilu ludzi zabiłem. Ile masz lat? Ha, 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 zabawne. Mamo. No nie wiem. Zaczęło się od tego, że dawno temu pewien pan namówił mnie do zrobienia materiału o wiekopomnym znalezisku. Myślałam, że to zwykły oszust. Tak, przystojny oszust. No, wtedy cię jeszcze nie widziałam. Ale czułaś, czułaś. Zaproponował mi układ. Ja funduję wyprawę, a on mi daje trumnę Francisa Drake'a. I żeby nie było, w pełni się wywiązałem. Ha, i wpakowałeś nas w łapy indonezyjskich piratów. Daj spokój, to absolutnie nie była moja wina. Chwila, momencik. Chcecie powiedzieć, że zaatakowali was jacyś piraci? Oj, córko. Po tym, jak znaleźliście trumnę Sir Francisa Drake'a? Dobrze mówię? Tak, z grubsza to prawda. Chrzanicie. Wyrażaj się. Ściema. Lepiej. No dobra, co było dalej? Wiesz co? Łódka gotowa. Jest słonko i dobry wiatr. Chcesz wiedzieć, co było dalej? Zapraszam na łódź. Wiesz co, młoda? Odpal se Uncharted. Czekaj, jak wyglądał Francis Drake? Strasznie? Nie było go w trumnie. Tak, tylko jego dziennik z mapą do Eldorado. Złotego miasta? A, według legend. Okazało się, że to posąg. I to przeklęty. No co ty, Syrynie? Tak, Syrynie. Wrócę do tego później.
Boże! O! O! Mam ciarę i się wzruszam jednocześnie. O kurwa! Ależ to jest niesamowita seria gier! O! Moi drodzy, to koniec Uncharted'a 4. Wiecie co, po takim finiszu, dosłownie, tutaj nie ma niczego wzruszającego, ale mam poczucie, że Uncharted opowiedział taką historię i stworzył taką historię, że trudno nie być dumnym z tego, że się ją przeżyło i zobaczyło się, jak ona się kończy. Jak Drake, Elena, Sally, potem jeszcze Sam, wszyscy przez nią przeszli, przez tę ścieżkę. A chuj, długo by mówić. Niesamowite jest cała seria Unchartedowa. Każda część z kolei jest absolutnie zajebista i uwielbiam je i kocham. Dlatego cieszę się, że w nie zagrałem i to więcej niż raz, w każdą z nich. I pewnie jeszcze kiedyś sobie ją jeszcze raz przejdę, bo uwielbiam je, są niesamowite. Nie mam pojęcia, że coś tam się jeszcze znajduje po tych napisach, aczkolwiek będziemy już w tej chwili kończyli. Tak jak mówiłem, sytuacja z ograniu dodatku jest takim w tej chwili troszeczkę, powiedziałbym, limbo, bo nie wiem, co zrobię. Ale Jared Sobota pracował nad tą grą i ja czuję jego pracę, która po prostu wylewała się z ekranu. Tutaj wszystko jest niesamowicie zajebiste. Historia, grafika, fabuła, to samo co historia. Jakby precyzja, z jaką jest ta gra zrobiona, nawet te motywy wystawienia ręki, jak się wspinasz, strzelanie, skradanie, te wszystkie sekwencje, akcja, jeżdżenie na dupie przez większość gry, kurwa Linka z hakiem, możliwości, na jakie można tę grę przejść. Uwielbiam ją. Niesamowicie dobrą grą jest Uncharted 4, zresztą każdy Uncharted. I to chyba tyle mam wam do powiedzenia, moi drodzy. Mamy tutaj jakieś dodatki w tej chwili odblokowane, ale to co tam są? Skórki do Nathana, Drake'a różne? Aha, no mogę tam... Mam punkty odblokowań, rozumiem. Czyli mogę sobie, rozumiem, całą grę grać starym Drake'iem z epilogu. Spoko! Jest też biuro z epilogu. Nie wiem, a do Samuela Drake'a jakie są jeszcze różne skiny? Ale to są i tak sytuacje, w których cały czas ich widzieliśmy, więc to nie jest, powiedzmy, nic niesamowitego. Ale całą grę oglądać się na Dinros z aukcji... No w sumie nie umieszkam, bardzo chętnie. O, poza tym jakieś inne pierdoły, różne bronie możemy sobie odblokować i cały czas z nich napierdalać. Mój ukochany karabin, tryby renderowania, cel shading, mozaiki jakieś. Dodatkowo, aha, że cała gra ma nałożony filtr Inferno. Zajebisty pomysł, 8 bit, tęczowa kraina. A to by było interesujące. Albo kreda, modyfikatory rozrywki. Świat w lustrzanym odbiciu. Widzicie, możecie sobie jeszcze raz przejść tę grę, tylko że będzie po prostu w odbiciu lustrzanym. Czemu nie? Ksenonowy dźwięk? Boże. Nie mogę pominąć tych napisów, więc po prostu dokończę teraz. Dziękuję wam za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że tak samo wam, jak i mi podobało się doświadczenie jeszcze raz tej historii, ale musiała niestety dobiec swego kresu. Plus jest taki, że ma wyjść kolejny Uncharted, ponieważ Sony stwierdziło, że macie kurwa robić Unchartedy kolejne. Więc może jeszcze w tej mojej karierze YouTube'owej doczekamy się kolejnego i on będzie taki niesamowity prawdopodobnie. Bo to jest gra z PS4, a jest niesamowita. To jest gra, która ma 6 lat, a naprawdę niewiele odstaje od gier, które wychodzą w tej chwili. Dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych grach. Pa, pa.